Moja najnowsza książka, Księgi Jakubowe, to powieść historyczna. Jej akcja dzieje się w drugiej połowie XVIII wieku, w ciągu 50 lat. Jest to powieść naprawdę wielowątkowa. Występuje tam dziesiątki postaci historycznych i takich, których historia nie zanotowała. Jej akcja przesuwa się systematycznie na zachód. Od Podola, zaczynamy na Podolu w 1752 roku, a kończymy w Offenbachu na początku XIX wieku. Jakub Frank był bardzo kontrowersyjną, niejednoznaczną, skomplikowaną osobowością. Niewątpliwie miał charyzmę, pochodził z Żydów sefardyjskich, których było sporo na pograniczu polsko-tureckim i w którymś momencie w swojego życia ogłosił się Mesjaszem, czym wywołał niemałe zamieszanie w Rzeczpospolitej. Ta książka opowiada historię jego i jego ludzi, którzy mu towarzyszyli w tej zupełnie brawurowej podróży poprzez kraje, poprzez religię, a także poprzez języki. Historia opowiadana w tej książce jest tak nieprawdopodobna, że sama w sobie była zaproszeniem do jej napisania. Na dodatek mało kto wiedział o tej historii w Polsce i mimo tego, że wywarła ona spory wpływ na nas, na naszą tożsamość zbiorową, na kulturę polską, to w jakiś sposób była niedoceniona i nie istniała w naszej zbiorowej świadomości. Myślę, że po prostu tę książkę należało napisać prędzej czy później.